Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na tydzień od 11 do 17 marca bieżącego roku. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne, nie z każdym z Was może rezonować, dlatego sprawdźcie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. I wtedy odtwórzcie sobie filmik z danym znakiem i może tam będziecie mieli więcej informacji dotyczących Waszych spraw, Waszego życia. A teraz przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych baranków w tym tygodniu się wydarzy ciekawego. Poniedziałek. As Bur. Pięknie. Wtorek. Szóstka mieczy. Środa. Król kielichów. Czwartek. Król denarów. Piątek. Rydwan. Jakiś wyjazd, widzę, się szykuje. Sobota. Osiem denarów i niedziela. Paź buław. Pięknie. Bardzo ładny tydzień. Spokojny. W tle rycerz buław, czyli będzie ogniście. Będziecie w swoim żywiole. No dobrze, moi kochani. Wszystko ładnie widać. Zatem przechodzimy do czytania. Poniedziałek. As buław. Nowy początek. Impuls, siła twórcza, esencja. Zaczynacie coś fantastycznego. Jakiś nowy pomysł na biznes, nowy pomysł na pracę, nowa miłość. Wszystko Wam się uda. As buław jest to taki motor do działania, taki impuls, taki power. Coś niesamowitego. Dostajecie szansę od losu na to, żeby wszystkie Wasze plany w tym dniu pięknie się poukładały. Nawet nie w dniu, może całym nawet tygodniu. Jest to początek. Jest to szybkość działania, karta aktywnej takiej mocy. Co niektóre panie spod znaku barana, no w tym dniu mogą bardzo być, że tak powiem, płodne, więc może w tym dniu dojść do zapłodnienia. Te panie, które oczekują dziedziusia, działajcie w tym dniu jak najbardziej. Piękna karta, nowy początek, będzie się działo i to karta, która gwarantuje, że wszystko, co w tym dniu rozpoczniecie, zakończy się dla Was sukcesem. Wtorek. Sześć mieczy. Karta planowania podróży, wyjazdu, przemieszczenia się. Być może zmiana pracy, być może zmiana środowiska, w którym dotychczas byliście, żyliście, przeprowadzka, wyjazd zagraniczny. Kochani, szóstka mieczy jest to dopiero planowanie. Podjęliście już jakąś decyzję i już pomalutku zaczynacie działać. Przy tym asie buław jest to niesamowity nowy początek, który zawiezie Was ku lepszemu. Wszystkie sprawy, które Wam gdzieś ciążyły, denerwowały, stwarzały problemy, mają szansę się zakończyć i teraz zaczyna się nowe, lepsze życie. Karta przemieszczania się, karta planowania podróży. Karta z dobrymi widokami na przyszłość. Środa. Król kielichów. No, możecie w tym dniu spotkać swojego dobrego przyjaciela, doradcę jakiegoś. Może to Wasz szef, a może mąż, przyjaciel albo ojciec. Mężczyzna po 45 roku życia z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Niezwykle sympatyczny, miły, bardzo przyjazny, doskonały doradca, dyplomata. Ktoś o wrażliwym sercu, o wrażliwej duszy, o zmyśle artystycznym.
piękna osoba naprawdę nigdy nie zostawi Was w potrzebie. Jeżeli macie tylko życzenie zgłosić się do niej i poprosić o pomoc, ona na pewno Wam nie odmówi. Król Kielichów. Doskonały, tolerancyjny dyplomata. Niezwykle spokojna osoba. O doskonałej intuicji. Bardzo uduchowiona, bardzo taka wrażliwa. Ktoś, kto może ofiaruje Wam ten kielich. Być może jakiś nowy przyjaciel, być może nowy partner. Ktoś, kto na pewno Was nie chce skrzywdzić, tylko chce dzielić się z Wami uczuciem, tak? Co niektórzy mogą wyjść z przyjaciółką, bądź z przyjacielem, gdzieś na drinka, porozmawiać, może na kawę, wyżalić się, powierzyć sobie swoje troski tej osobie, tak? To jest Wasz wierny przyjaciel, na pewno nie zostawi Was w potrzebie. Osoba godna zaufania. Król Denarów w czwartek. Mężczyzna po 45 roku życia z trygonu ziemi. Byk panna bądź koziorożec. Ktoś o stabilnej sytuacji materialnej, dobrej pozycji społecznej. Ktoś, kto dobrze zarządza pieniędzmi. Kto wie, jak się ustatkować, jak te pieniądze rozmnożyć, jak się zabezpieczyć materialnie. Ktoś, kto właśnie daje takie bezpieczeństwo materialne. Osoba dobra, sympatyczna, na pewno udzieli Wam pomocy, jeżeli się do niej zwrócicie, o pomoc finansową. To może być Wasz szef, to może Wasz przyjaciel być, mąż, ojciec. To może być też informacja, że dostaniecie nową pracę, podwyżkę, ponieważ Król Denarów to są duże pieniądze. I to są takie pieniądze wypracowane, takie, które Wam się należą. Stałe, pozytywne, duże finanse. Dobra praca, stała praca, legalna, na bardzo dobrych warunkach. Taka, która będzie Was satysfakcjonowała. W piątek mamy kartę Rydwan. Rydwan, ruch, przemieszczanie, wyjazdy, podróże. Karta Rydwan mówi też o Waszej determinacji, o Waszej sile woli, o Waszej kontroli nad sprawami. Bierzecie sprawy w swoje ręce, powozicie tym rydwanem i konie kierujecie, żeby ten rydwan zawiózł Was do sukcesu. To jest taka karta ratownik, karta, która mówi, że cokolwiek by się działo, i tak osiągniecie sukces. Karta ruchu, karta podróży, karta wyjazdów. Może być to karta zwiastująca zakup samochodu, karta komunikacji miejskiej, może będziecie gdzieś wyjeżdżać, w tym dniu podróżować. Co niektórzy może mają pracę taką właśnie mobilną, że większość dnia spędzają w samochodzie, ale raczej wygląda mi to na to, że wszystkie sprawy sobie poukładacie, weźmiecie w swoje ręce i to Wy decydujecie, jak one się dalej potoczą. No i jedziecie po sukces. Karta zwycięstwa. Karta spełnienia swoich realizacji. Spełnienia swoich marzeń. W sobotę. W sobotę mamy kartę 8 denarów. Karta pracy. Karta analizowania. Karta planowania, rozmyślania. Obierania strategii w pracy. Dopracowywania szczegółów. Jakichś poprawek. Może coś trzeba zmienić. Może coś jeszcze trzeba poprawić. Karta, która mówi, że będziecie w tym dniu skupiać się na pracy. Co niektórzy z Was może dłużej będą musieli zostać w pracy, jakieś nadgodziny, jakieś dodatkowe godzinki, żeby sobie dorobić. Stała praca, umowa o pracę, jak najbardziej. Być może troszeczkę będziecie musieli posiedzieć nad tymi papierkami, ale to zapewni Wam duże wynagrodzenie. Może jakaś premia, może jakiś awansik. Coś pozytywnego. Na pewno w tym dniu pieniążków Wam nie zabraknie. Uważajcie tylko, kochani, żebyście za długo nie siedzieli w tej pracy, żebyście się nie przemęczyli. I w niedzielę, kochani, mamy kartę Pazia Buław. Paź Buław. Młoda energia, ognista. To jest Wasza energia. W tym dniu będziecie bardzo kreatywni. Jest szansa na jakiś nowy romans, nową przyjaźń. Może gdzieś wyjdziecie, może spotkacie kogoś, jakiś flirt. Zabawicie się z kimś, albo po prostu karta dotyczy Waszego dziecka, jeżeli takowe macie, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec.
ale raczej mi to wygląda, że jesteście w swojej energii i będziecie po prostu flirtować w tym dniu, romansować, zawierać nowe znajomości i może planować jakiś nowy początek, bo to jest karta też planowania nowego biznesu, nowej pracy, jakiegoś nowego działania. Bardzo ładny tydzień, baranki kochane, przed Wami. W karcie tła mamy kartę rycerza buław. Rycerz buław zwiastuje nam romans i to taki gorący romans. Zazwyczaj jest to mężczyzna 30-40 lat z trygonu ognia, tak jak Wy, baran, lew bądź strzelec. Jest to niezwykle atrakcyjna osoba, bardzo taka uwodzicielska, taki kasanowa, łamacz damskich serc, zwiastuje szybki romans. Tylko uważajcie na taką osobę, bo zazwyczaj takiej osobie zależy tylko na takiej namiętności między dwojgiem. Raczej stałe związki tutaj może nie wchodzą w grę, chociaż niekoniecznie, nie dla wszystkich. Co jeszcze rycerz buław? Rycerz buław to jest ruch, podróże, to jest dynamiczna taka akcja. Coś będzie się działo, może zadbacie o swoją kondycję fizyczną, jakaś siłownia, jakiś rower, jakieś spacery, wyjazdy, to jest też karta podróży, przeprowadzek, karta wyjazdów zagranicznych do ciepłych krajów, więc być może coś takiego tutaj planujecie, jakiś nowy początek, ten as buław Wam to gwarantuje, silny potencjał, coś od losu, coś bardzo pozytywnego, co zagna Was do sukcesu, jak ten rydwan, tak? Pod spodem mamy jeszcze kartę 9 denarów, czyli będziecie zabezpieczeni finansowo, będziecie szczęśliwi, będziecie otaczać się pięknem, będziecie piękni, atrakcyjni i zadowoleni ze swojego życia, z siebie i z tego, co Was otacza. Teraz sobie może, kochane baranki, dopowiemy kilka kart. Może tą szóstkę mieczy, czego ona dotyczy. Szóstka mieczy, proszę o wyjaśnienie szóstki mieczy. Dziesiątka buław. Jakaś sytuacja już Was przeciąża i być może dlatego planujecie tutaj zmiany zupełnie, ponieważ szóstka mieczy, tak jak mówiłam, to jest wyjazd, to jest zmiana kierunku, prawda? To jest też pozytywne jakieś rozwiązanie, jakiejś sprawy, więc być może coś już Wam ciążyło, coś Was tak nie może dobijało, tylko bo za duży może ciężar wzięliście na swoje plecy. Może jakieś dodatkowe obowiązki i jesteście już tym zmęczeni, ale zobaczcie, jacy jesteście bogaci o wszystkie doświadczenia, o to wszystko, co do tej pory żeście osiągnęli. Dlatego zabieracie te kije, to całe swoje doświadczenie życiowe na plecy i wyruszacie w innym kierunku, tam, gdzie będzie Wam lepiej, lżej, radośniej, przyjemniej. I o tym mówi karta mieczy, tak? Szóstki mieczy, że po prostu przemieszczacie się w inne, lepsze życie, całym dotychczasowym swoim bagażem doświadczeń. Teraz proszę o wyjaśnienie karty Króla Kielichów. Kto to jest? Czy to jest osoba, czy to jest sytuacja? Proszę o wyjaśnienie Króla Kielichów. Siedem kielichów, czyli będzie tutaj jakaś propozycja. Być może Wy macie jakieś pomysły, kochane baranki, w swojej głowie i poradzicie się Króla Kielichów, męża, ojca, przyjaciela. I on pomoże Wam wybrać słuszną decyzję, która usatysfakcjonuje Was emocjonalnie. Król denarów, dwie buławy, czyli jakaś decyzja. Musicie podjąć jakąś konkretną decyzję, być może w stosunku do tego pana, do tej osoby. Dwie buławy, musicie się zdecydować, którą drogą chcecie pójść. Być może będziecie rozważać tutaj pomiędzy tymi dwoma osobami. Być może jest taka możliwość, że jesteście w jakimś związku, a teraz pojawił się ktoś nowy, jakiś nowy romans wisi w powietrzu i Wy zastanawiacie się, co dalej. Dwie buławy jest to taka harmonia, wahanie. Jest to wybór, ale jest to też partnerstwo. Być może z Królem Denarów zawiążecie jakąś spółkę, jakąś współpracę. Jest to ewidentnie partnerstwo, jest to zastanawianie się, którą drogą podążam. Karta ósemki denarów.
a z kielichów. Kochani, wygląda na to, że lubicie swoją pracę, wręcz jesteście w niej szczęśliwi. Co dla niektórych barangów może to oznaczać, że pracujecie nad swoim związkiem, pracujecie nad tym, żeby być szczęśliwymi osobami, spełnionymi emocjonalnie, żebyście kochali, byli kochani, żebyście znaleźli swoją miłość, ale dla tych, które dopasowują to do swojej pracy, mogę powiedzieć tylko tyle, kochacie swoją pracę, ona Wam sprawia przyjemność, lubicie robić to, co robicie, i na pewno jesteście szczęśliwi, że macie taką, a nie inną pracę, która Was zaspokaja praktycznie w każdej dziedzinie życia. No i tego Pazia Buław, proszę o wyjaśnienie. Szóstka denarów. Równowaga w dawaniu i braniu. Przy Paziu Buław, przy jakimś nowym początku, jakimś działaniu, flircie bądź romansie lub nowej pracy, poszukiwaniu nowej pracy, malutkich kroczkach w jakimś swoim biznesie, pamiętajcie, żeby była równowaga, żebyście za dużo nie dawali od siebie, ale też żebyście nie pozwolili, żeby od Was za dużo wymagano. Zachowajcie równowagę finansową, emocjonalną. Może to też zwiastować premię, nowy jakiś przypływ niespodziewanej gotówki, być może kredyt. Wszystko, co tutaj zaplanujecie sobie, możecie osiągnąć sukces. I widzę przy tym pieniądze, ale musicie zachować balans, równowagę, żeby po prostu nie przeholować w którąś ze stron. Dobrze, kochani, teraz poproszę o kartę rady dla naszych zodiakalnych baranków na tydzień od 11 do 17 marca. Cztery kielichy. Cztery kielichy mówią o tym, żebyście nie nudzili się całą sytuacją, żebyście nie rozpamiętywali przeszłości, żebyście się rozejrzeli dookoła, bo wśród Was jest dużo ludzi, dookoła Was jest dużo ludzi, którzy chcą Wam ofiarować ten kielich, tą miłość, przyjaźń, uczucie, wsparcie emocjonalne, szczęście. Jesteście troszeczkę tak jakby rozczarowani sytuacją z przeszłości. Nie chcę Wam już się zaczynać od początku. Tak jakbyście byli znudzeni, tak jakbyście byli zrezygnowani, że to już się nie uda, że nie ma możliwości, żeby było lepiej. Nieprawda. Jest, bo daje ją Wam As Buław. To jest szansa od losu. To jest taki potencjał, to jest taka siła twórcza. To jest taki po prostu, jak, nie wiem, jakby to opisać, no jakiś ogromny przypływ sił witalnych, takiej mocy, że z tej nudy wyrwiecie się, więc nie bądźcie tacy melancholijni, nie rozmyślajcie, nie użalajcie się nad sobą, bo może Wam ta okazja przejść koło nosa, więc jak ktoś Wam ofiaruje kielich, to nie bądźcie obrażeni, nie zamykajcie się w sobie, nie łapcie tak zwanego focha, tylko pozwólcie na to, żeby ta przyjaźń, ta serdeczność, te dobre uczucia do Was przyszły, tak? Otwórzcie się na tą drugą osobę i przyjmijcie to, co po prostu świat Wam oferuje. Dobrze, kochani, teraz afirmacja dla naszych kochanych baranków na ten tydzień. Zobaczcie. Wystarczy dla wszystkich, także dla mnie. Ocean życia jest hojny i pełen darów. Wszystkie moje potrzeby są zaspokajane, zanim jeszcze zdążę o to poprosić. Wszystko i wszyscy obdarzają mnie dobrem. Widzicie, kochani, jak karty ze sobą pięknie współgrają. Wystarczy się rozejrzeć dookoła, bo wszechświat chce Wam to dać. Wasi przyjaciele, rodzina, znajomi. Ludzie dookoła Was są dla Was życzliwi. Oni chcą Wam dać to szczęście, tak? To emocjonalne wsparcie, tylko musicie się rozejrzeć dookoła. Zobaczcie, tutaj jest kobieta, a ten chłopczyk jest jakby, nie wiem, obrażony, jakiś zasmucony.
zablokowany. Zobaczcie, jak on ręce ma na piersi skrzyżowane, tak jakby się zamykał, tak jakby nie chciał się otworzyć na pomoc innych. A ta kobieta ofiaruje mu kielich, piękny kielich, a on nie chce. Może się boi? Może jakieś traumatyczne z przeszłości zdarzenia powodują, że on boi ponownie się otworzyć swoje serce? Jest zasmucony, rozmyśla nad tym, co było. Nie warto, moi kochani. Co było? A nie jest, nie pisze się w rejestr, jak to się mówi. Rozejrzyjcie się, bo naprawdę ktoś może wam przejść koło nosa. To piękne uczucie, miłość, przyjaźń, zabezpieczenie, takie spełnienie emocjonalne. Wszystko i wszyscy obdarzają mnie dobrem. Pamiętajcie o tym. Kochani, bardzo wam dziękuję za to, że odsłuchaliście ten filmik. Życzę wam wspaniałego tygodnia, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości, serdeczności. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne i jeżeli czegoś wam w tym czytaniu brakuje, odsłuchajcie sobie jeszcze swój znak ascendentalny. Tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie i do usłyszenia.